Cześć. Często mówimy i uczymy swoich handlowców, co robić, jak robić, co mówić, żeby być lepszym i skuteczniejszym sprzedawcą. Natomiast zapominamy i powiedzieć, czego nie mówić naszym klientom, żeby ich do siebie nie zrazić. I o tym właśnie będzie dzisiejszy film. Przede wszystkim nie mówmy klientowi nie wiem. Oczywiście nie musisz znać odpowiedzi na wszystkie pytania swoich klientów, ale nie zostawiaj tak swojego klienta. W takiej sytuacji powinieneś powiedzieć: to dobre pytanie. Pozwoli pan, że się dowiem i wrócę do pana w ciągu godziny. Możesz też powiedzieć: przepraszam, ale nie znam odpowiedzi na to pytanie. Natomiast jeżeli da mi pan 2 godziny, to pójdę do specjalisty, dowiem się i wrócę do pana z odpowiedzią. Dla klienta najważniejsze jest, żeby komuś zależało, żeby chciało mu się wykonać pewną pracę, żeby mu pomóc. Więc jeżeli nawet nie znasz odpowiedzi na jego pytanie, ale pokażesz, że chcesz to zrobić, a i co najważniejsze, że to zrobisz, czyli dowiesz się i wrócisz tą odpowiedzią do klienta, to na pewno zyskałeś potężnego plusa. Drugą rzeczą, której nie powinniśmy mówić swoim klientom, to nie oferujemy tego. Bardzo często jest tak, że klient przychodzi z zapytaniem o konkretny produkt czy usługę, który być może nie masz w swojej ofercie. Pamiętaj, że konkretny produkt czy usługa to jest tak naprawdę rozwiązanie konkretnego problemu, czyli zaspokaja pewne potrzeby albo właśnie ma pewne funkcje, które pozwolą klientowi rozwiązać jego problem. To, co powinieneś zrobić, to dowiedzieć się, dlaczego właśnie ten produkt jest wybrany przez klienta, a dlaczego właśnie ten produkt chciałby zakupić, co w nim jest takiego istotnego, że właśnie on jest dla pana ważny. Być może zadając kilka otwartych pytań, dowiesz się, jaki klient ma problem i dlaczego właśnie dany produkt klient chciał u ciebie zakupić. Być może się okaże, że tak naprawdę zachęcisz go do zupełnie innego produktu, który w jeszcze lepszy sposób będzie rozwiązywał jego problemy. Kolejną rzeczą, której nie powinieneś mówić swoim klientom, to niech pan poczeka, ja pana przełączę do innego działu. To jest najgorsze, co może się zdarzyć, kiedy jako klient, którym też pewnie często jesteś, czujesz się przerzucany od okienka do okienka, gdzie nikt tak naprawdę nie chce rozwiązać twojego problemu, a przynajmniej takie jest wrażenie. Jeżeli faktycznie musisz przełączyć swojego klienta do innego departamentu, nie wiem, do jakiegoś pre-salesa, do działu inżynieryjnego, do kogoś, kto specjalizuje się w danej dziedzinie, to też to powiedz klientowi. Wie pan co, niestety ja panu w tym nie pomogę, ale przełączę pana do Krzysztofa, który jest specjalistą w tej dziedzinie, dlatego jestem pewny, że to on będzie dla pana właściwym kontaktem. W ten sposób pokazujesz klientowi, że chcesz mu pomóc, że nie przełączasz go dlatego, że tobie się nie chce tym tematem zająć, tylko dlatego, że właśnie chcesz mu pomóc, że ty możesz zrobić dla niego coś więcej, że okej, ja panu nie pomogę, ale jest ktoś, kto zrobi to dużo lepiej ode mnie. Więc pamiętaj, rzeczy, których nie powinieneś mówić swoim klientom. Nie wiem, nie oferujemy tego, przełączę pana do innego działu. To wszystko może zdradzić klienta i wszystko to możesz zrobić dużo lepiej, zachęcając ich do siebie. Powodzenia!